Nie każdy wie, że właśnie tutaj często bywał marszałek Józef Piłsudski. Dworek Wrzoska to obok kościoła świętego Joachima jedna z głównych atrakcji wieczornego spaceru po Zagórzu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pakosznica, skupiające pasjonatów historii Sosnowca. Już wcześniej interesowaliśmy się Zagórzem, zbieraliśmy materiały na jego temat, rozmawialiśmy z ludźmi. No i uznaliśmy, że jest potrzeba, żeby takie stowarzyszenie zaistniało, żeby ludzie zaczęli Zagórze kojarzyć z tymi najstarszymi dzielnicami. Organizatorzy wycieczki postanowili przełamać stereotypy w myśleniu o tej części miasta. Zazwyczaj kojarzy się większości ludzi z Zagórze, z asfaltem, z betonem, z marketami dookoła, a tu się okazuje, że są bardzo, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia, do zwiedzenia, do poznania. A jest co poznawać, bo udokumentowana historia tego rejonu sięga 1228 roku i może zafascynować każdego, niezależnie od wieku. Według mnie takie wycieczki są interesujące, można się sporo dowiedzieć o swoim mieście. Przez przypadek dowiedziałam się o Sosnowiec Graj i wtedy zaczęło się moje zainteresowanie miastem. Takich osób w piątek było znacznie więcej. Na miejscu zbiórki zjawiło się ponad 100 uczestników, często związanych sentymentalnie z tą częścią miasta. Mieszkam od 30 lat w Katowicach, ale wczesne dzieciństwo spędziłam tutaj w Zagórzu. I taki sentyment do lat dziecięcych mam w sercu i dlatego tu przyjechałam dzisiaj na to spotkanie. Podobnie jak Józef Sławosz, który dzielił się z innymi własną wiedzą na temat wyjątkowości tych okolic. No jedną z atrakcji, powiedzmy, którą mamy tutaj w Sosnowcu, jedyną w Polsce, jest najkrótsza ulica Infelda Tłów, 25 metrów. Co prawda Warszawa ma krótszą ulicę, ale u nas jest zabudowana. Ale nie tylko takie miejsca były w planie imprezy. Sporą część spotkania poświęcono przyrodzie, bo Zagórze to również unikalna roślinność i zwierzęta. I jak podkreśla prezes stowarzyszenia, atmosfera podczas wieczornego zwiedzania jest bardzo specyficzna. To chyba sprawia, że taka wycieczka odbywa się w takiej szczególnej jakiejś aurze, jakiejś tajemniczości. No, dodam, że przy okazji że opowiadamy podczas wycieczki również o duchach, o skarbach, o rycerzach. Pokazujemy wykopaliska, także myślę, że to wszystko razem wzięte i otulone w płaszcz wieczoru daje bardzo, bardzo ciekawy, sympatyczny efekt. Tym bardziej, że okolice, pozornie nam znane, potrafią zaskoczyć bogactwem swojej historii, którą warto poznać. Pierwsze z naszego kościoła. Tak dziwnie podzielony. Zagórze należy do rodu Mieroszewskich. Tak się składa, że... Staramy się promować na różnych imprezach Zagórze i Zagłębie. Stworzyliśmy coś, co nazwaliśmy zagłębiowską kolorowanką. To są obrazki, które mogą kolorować młodsi, starsi. Są na tych obrazkach barany hrabiego Mieroszewskiego, który był nazywany baranim hrabią. Żona znalazła